10 najmocniej gryzących zwierząt na świecie. Materiał opracowany na podstawie focus.pl. Krokodyl różańcowy, gatunek gada z rodziny krokodyli właściwych, jest największym współcześnie żyjącym gadem, a także największym drapieżnikiem na lądzie i rzekach całego świata. Samce krokodyli różańcowych mogą sięgać nawet 3 metry długości, ważyć 1360 kg. Typowe rozmiary dorosłych samców mieszczą się w przedziale między 4 a 5 metrów długości i 400 tysięcy kg wagi, ale zdarzają się również okazy o większych rozmiarach. Samice są o wiele mniejsze i zazwyczaj nie przekraczają 3 metrów długości. Krokodyle te mogą żyć w słonej wodzie, lecz najczęściej można je spotkać w lasach namorznowych, deltach rzek, lagunach i dolnych odcinkach rzek. Posiadają największy zasięg siedliskowy spośród wszystkich żyjących krokodyli, rozciągający się od wschodniego wybrzeża Indii przez większą część Azji Południowo-Wschodniej do północnej Australii. Krokodyl różańcowy jest groźnym hipermięsożercą, ostatecznym konsumentem polującym zasadzki. Jest w stanie zaatakować niemal każde zwierzę wkraczające na jego terytorium, wliczając ryby, skorupiaki, gady, ptaki, ssaki oraz inne drapieżniki, takie jak rekiny i ludzie. Z powodu swych rozmiarów i rozmieszczenia krokodyle różańcowe są najgroźniejszymi krokodylowatymi dla ludzi. Nacisk jego szczęk mierzył dr Gregory Erickson, anatom ze Stanowego Uniwersytetu Florydy. Przez 10 lat badał wszystkie 23 żyjące na ziemi gatunki krokodyli. Rekordowy nacisk rzędu 260 kg na centymetr kwadratowy należał do ponad 5-metrowego osobnika i przeważał inne słynne drapieżniki Ameryki – aligatory. Żarłacz biały, gatunek ryby z rodziny lamnowatych, jedyny żyjący współcześnie przedstawiciel rodzaju Corchorodon. Blisko spokrewniony z wymarłym megalodonem, jednym z największych rekinów drapieżnych, poławiany komercyjnie i sportowo, gatunek bardzo agresywny, potencjalnie niebezpieczny dla człowieka. W 2008 roku Steve Rowe użył komputerowego modelowania na podstawie rentgenowskich zdjęć czaszek rekinów do wyliczenia nacisku szczęk żarłacza białego. Efekty obliczeń nie zostały zweryfikowane testami. Nie dziwi nas to, trudno byłoby znaleźć ochotników. Jednakże podejrzewa się, że siła gryzienia to 281 kg na centymetr kwadratowy. Hipopotam. Rodzaj obejmuje jeden współcześnie występujący gatunek w Afryce. Długość ciała takiego zwierzęcia to nawet 355 cm, zaś wysokość w kłębie to 165 cm. Hipopotam potrafi ważyć 4,5 tysiąca kg. Paszcza hipopotama potrafi rozdziawić się na 180 stopni. Do tego ma potężne kły dolne, dorastające nawet do 50 cm długości. Najprawdopodobniej hipopotam jest najpotężniejszym pod względem ugryzienia wegetarianinem na naszej planecie. Szczęki służą mu do obrony. To terytorialne zwierzę, które nierzadko bywa agresywne. Często musi bronić stad i siedlisk przed krokodylami. Naukowcom udało się zmierzyć tylko nacisk szczęk samicy. Samce okazały się zbyt agresywne do współpracy. Siła ugryzienia to 126 kg na centymetr kwadratowy, jednakże samce gryzą prawdopodobnie mocniej. Jaguar, gatunek ssaka z rodziny kotowatych, zaliczany do wielkich kotów i jedyny przedstawiciel rodzaju Panthera spotykany w Amerykach. Trzeci co do wielkości przedstawiciel swojej rodziny po tygrysie i lwie, największy zaś na półkuli zachodniej. Jego zasięg występowania rozciąga się od południowego zachodu USA i Meksyku przez Amerykę Środkową na południe Paragwaju i północnej Argentyny. Ten centkowany kot fizycznie najbardziej przypomina lamparta, choć zazwyczaj jest większy i ma mocniejszą budowę. Natomiast jego zachowanie i siedlisko upodabnia go do tygrysa. Preferuje gęsty las deszczowy, zajmuje jednak różnorodne siedliska, otwarte jak i porosłe drzewami. Jest silnie związany z obecnością wody i podobnie jak tygrys uwielbia pływać. Jest największym kotem mapu Ameryk i zarazem najmocniejszym w mordzie. W przeciwieństwie do innych wielkich kotów nie atakuje gardła i krtani ofiary. Najczęściej gryzie czaszkę, która pęka pod jego kłami jak jajko. Siła nacisku jego szczęki to 105 kg na centymetr kwadratowy.
Goryl, rodzaj największy spośród współcześnie żyjących małp naczelnych, zliczany do człowiekowatych. Preferuje naziemny tryb życia i jest zwierzęciem roślinożernym. Zamieszkuje lasy tropikalne w Afryce. Dzielone są na dwa gatunki i według nadal trwającej debaty do 4 lub 5 podgatunków. O sile paszczy tego zwierzęcia świadczą nie tyle zęby, a potężne mięśnie szyi, karku i szczęk. To roślinożercy, ale zdarza im się pożerać twardsze kąski, jak choćby koreł czy twarde orzechy. Siła nacisku goryla to 91 kg na centymetr kwadratowy. Zastanawia Was, czemu czasami te liczby są mniejsze na wyższych miejscach? Otóż brane są też pod uwagę rozmiary szczęki oraz uzębienie. Niedźwiedź polarny, gatunek dużego ssaka drapieżnego zamieszkującego Arktykę. Jest drapieżnikiem szczytowym w zasięgu swojego występowania. Grube futro i warstwa tłuszczu chronią go przed zimnem. Włosy tworzące sierść niedźwiedzia są półprzezroczyste. Sierść jest w całości koloru białego lub kremowego, przez co umożliwia zwierzęciu dobry kamuflaż. Skóra ma barwę czarną. Niedźwiedź polarny ma krótki ogon i małe uszy, co pomaga mu redukować utratę ciepła. Stosunkowo mała głowa i długie, zwężające się ku dołowi ciało pozwalają mu swobodnie pływać. Jest ssakiem prowadzącym niemal morski tryb życia, potrzebującym do przetrwania jedynie kawałka pływającego lodu i żywności znajdującej się w wodzie oraz miejsca do urodzenia i odchowania młodych. Jego systematyczna nazwa oznacza niedźwiedź morski. Przystosował się do życia na lądzie, morzu i lodzie. W przeciwieństwie do większości niedźwiedzi, których zęby przystosowane są do radzenia sobie z roślinami i zwierzętami, niedźwiedzie polarne mają uzębienie wyspecjalizowane do diety czysto mięsnej. Ich szczęki dostosowane są do specyfiki zajmowanych terenów. Drapieżniki polują na inne zwierzęta o grubej pokrywie futra, tłuszczu lub piór. Niedźwiedzie polarne to jedyne ssaki na świecie, u których obserwowano polowanie na ludzi. Hienowate, rodzina dużych ssaków drapieżnych ze podrzędu kotokształtnych w rzędzie drapieżnych. Obecny zasięg występowania przedstawicieli tej rodziny obejmuje tereny Afryki na południe od Sahary, Półwysep Arabski, Azję Mniejszą, Pakistan i inne. Jeszcze w Pleistocenie zasiedlały całą Europę ze Wyspami Brytyjskimi włącznie oraz Azję wraz z południowymi rejonami Syberii. Jeden gatunek hien zasiedlił również Amerykę Północną. Po obejrzeniu Króla Lwa czy innych przedstawień w popkulturze można tych zwierząt nie brać na poważnie, ale gdy weźmiemy pod uwagę ich ugryzienie, wcale nie będzie już tak bardzo do śmiechu. Zęby i szczęki tych zwierząt przystosowane są do gryzienia i miażdżenia kości, a potem potężne mięśnie szczęki i wyjątkowa budowa czaszki pozwala im być wyjątkowym gatunkiem, idealnie przystosowanym do padlinożerstwa. Tygrys bengalski, najliczniejszy podgatunek tygrysa azjatyckiego, ssaka z rodziny kotowatych. Trzecim tak dużym kotem, oprócz tygrysa bengalskiego i syberyjskiego, był żyjący jeszcze w latach 60. XX wieku tygrys kaspijski. Wszystkie trzy wymienione tygrysy zaliczane są do największych kotowatych, jakie kiedykolwiek istniały. Tygrys bengalski jest narodowym zwierzęciem Bangladeszu. Przepiękny drapieżnik szczyci się najdłuższymi kłami wśród kotów. Dorastają do 10 cm i zostawiają w tyle nawet lwy. Król dżungli może być tylko jeden. Grizzly, podgatunek niedźwiedzia brunatnego, drapieżnego ssaka należącego do rodziny niedźwiedziowatych. Pierwotnie zamieszkiwał rozległe obszary Ameryki Północnej, obecnie głównie północno-zachodnią jej część. Siła, agresja i wojowniczość tego zwierzęcia obrosły w legendy. Wystarczy przytoczyć fakt, że za pomocą jedynego zdecydowanego ataku potężną łapą z ostrymi pazurami jest w stanie odciąć głowę łosia. Może jednak być także dumny ze swoich szczęk. Wedle wyliczeń naukowców mógłby zmiażdżyć nimi na przykład kulę do kręgli. Lew, gatunek mięsożernego ssaka lądowego z rodziny kotowatych, drugi po tygrysie co do wielkości wśród 5 wielkich kotów. Jedyny kot żyjący w zorganizowanych grupach socjalnych, zaliczany do tzw. Wielkiej Piątki Afryki, 5 najbardziej niebezpiecznych zwierząt afrykańskich, zaraz obok słonia, nosorożca, bawoła i lamparta. Samiec lwa, łatwo rozpoznawalny po grzywie, może ważyć 200 kg. Największy znany ważył 375 kg.
Może w porównaniu do rekina czy krokodyla nie jest tak wielki, ale i tak wcale nie mielibyście ochoty przekonać się o jego sile. Zęby i szczękowe mięśnie tego zwierzęcia dostosowane są do roli łowcy na szczycie łańcucha pokarmowego. Są silniejsze niż choćby mastifa angielskiego. Żeby pokazać skalę, dorzućmy do tego na koniec człowieka. Gryząc kanapkę średnią uzyskujemy siłę 11 kg na centymetr kwadratowy. Lew bez problemu przegryzie kość ludzką. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, a to ciekawe oraz światowa historia. Trzymajcie się, cześć!